się złożyć i może Bóg się nad nami ulituje. Bernard z Wąbrzeźnia, mnich z lubińskiego klasztoru. Przybywam wraz z pielgrzymką. A teraz cieszcie się życiem. Niech ta życiodajna woda wam pomoże. W przeddzień pielgrzymki na rynku w Grodzisku młodzież przygotowała widowisko opowiadające o cudzie dokonanym przez ojca Bernarda. Po tym jak wyschła miejscowa studnia, zakonnik uczynił nad nią znak krzyża, a ta napełniła się wodą o wyjątkowych walorach zdrowotnych i smakowych. A w 1620 roku, gdy zaraza opanowała miasto, grodziszczanie znów szukali pomocy i modlili się do ojca Bernarda. Nad kościołem farnym ukazała się jego postać, nawołująca do odbycia pielgrzymki do jego grobu, w wyniku czego zaraza ustąpiła i mieszkańcy Grodziska co roku w dowód wdzięczności zaczęli odbywać pielgrzymki do tutejszego klasztoru. Był rzeczywiście w trudnych bardzo dla kościoła czasach wierny wierze katolickiej, wierny w swoim przede wszystkim życiu wewnętrznym, w życiu modlitwy, w staraniu się o tym, żeby Pan Bóg był uwielbiony w jego życiu i był krótko w klasztorze 4 lata, ale był w Poznaniu 12 lat i tam właściwie jako uczeń i student dochodził do tej świętości. Odznaczał się tym, że nie tracił czasu, odznaczał się tym, to koledzy o tym mówili, że nie tracił czasu, że był gorliwy w uczestniczeniu w nabożeństwach w kościele, że się modlił i że był bardzo dobry dla ludzi, bo dzielił się tym, co miał z ubogimi. I trzecia rzecz, że szukał kolegów, którzy mogliby jemu pomóc w dobrym. Ojciec Bernard jest wciąż obecny w życiu wiernych z Grodziska Wielkopolskiego. Nic więc dziwnego, że do jego grobu przyjechało aż 1000 wiernych z tego miasta. Na klasztorną górę każdy przybywał we własnej intencji. Taka fajna przygoda. Pierwszy raz i do tego chcieliśmy się pomodlić o dobre oceny w tym roku, przyjemy dać. No, tak, nieodmienne. Trzecia klasa, więc. 50-kilometrową trasę w 5 godzin etapami pokonali biegacze. W pielgrzymce wzięli udział po raz trzeci. Biegniemy sobie to etapami. Ruszamy wszyscy z Grodziska rano o 4.30, wspólnie 16 osób. Potem dzielimy się na dwójki, trójki, każdy 5 km, 10, różne tempo, różne etapy. I końcowe, ostatnie 2-3 km również biegamy wszyscy razem. Razem do opactwa przyjechali także cykliści z Grodziskiego Stowarzyszenia. Trasa była ciężka, cykliści, ponieważ jesteśmy osobami wierzącymi, daliśmy radę. A wszystko po to, by wziąć udział we mszy świętej, która od 10 lat jednoczy wszystkich wiernych. Naszą ofiarę składamy w intencji wszystkich mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski. Tę intencję wierni składają na ręce ojca Bernarda. Jest dla nich wzorem do naśladowania, natchnieniem i inspiracją do odbywania kolejnych pielgrzymek. Dlatego już od 10 lat modlą się przy jego grobie. Tacy święci ludzie jak ojciec Bernard nie są tylko historycznymi postaciami, ale żywymi wzorcami i orędownikami w naszym codziennym życiu. Wasz trud pielgrzymowania i zaangażowanie świadczy, że duch ludzki potrzebuje inspiracji, natchnienia i zmotywowania w pielgrzymowaniu do Ojczyzny Niebieskiej. Potrzebujemy takich świadków, którzy są spośród nas. I to życie Grodziszczan zawsze upływało pod opieką i wstawiennictwem ojca Bernarda. Tradycja pielgrzymowania do Lubinia sięga 1620 roku. Potwierdzają to wzmianki w nielicznych już dokumentach z tego okresu. Jak żadna inna z pielgrzymek, w której uczestniczą nasi mieszkańcy, nie jest tak głęboko osadzona w historii naszego miasta. Dlatego jest moim, jest nas wszystkich zadaniem tę tradycję, tę historię, tyle co na nowo odkrytą, kultywować. Jest jednak nadzieja, że dawne tradycje piłowarskie do naszego miasta wrócą. Bowiem pierwsze wzmianki o pielgrzymkach Grodziszczan do grobu ojca Bernarda datują się na rok 1620. Wszystko to, jak mówi piękna legenda, którą przecież wszyscy znamy,
znamy, za sprawą cudu jednego dokonał ten zakonnik, to w podzięce za wodę, która nie tylko uchroniła mieszkańców od katastrofalnej suszy, nie tylko zabiegła panującej zarazie, ale dała miastu piwowarów najcenniejszą rzecz, podstawowy surowiec decydujący o jakości piwa. Dlatego przeor opactwa benedyktynów przyjął od władz gminy Grodziską wodę, która niegdyś służyła do produkcji słynnego na cały kraj piwa. O oprawę mszy zadbał zespół Faustyna Band. Muzycy oczywiście przyjechali z Grodziska Wielkopolskiego.